nazwisko ma jak trzeba. Tiel. Ale charakter typowo polski. Niby rozkazów słucha, ale kto tam wie, co myśli. Jak na żołnierza, to on w ogóle za dużo myśli. Tyle, że przyczepić się nie ma do czego. We Francji, w Rosji bił się jak szatan. Medale nawet za to dostał. Ale po kieszeniach je trzyma i nawet pokazać nie chce. Dziwny charakter. Dziwny, ale dobry żołnierz. Dobry, jak na wojnę iść, to lepiej z takim, co swoje myśli, ale nie zawiedzie, prawda, niż z bezmyślnym, co ludzi na śmierć narazi. No, taki to jest Tiel. W porządku. No. Ach. 9 października 1943 roku zmarł pułkownik Stanisław Tiel, ziemianin, powstaniec wielkopolski. Po ukończeniu studiów rolniczych gospodarował w rodzinnym majątku w Doruchowie koło Ostrzeszowa. Podczas I wojny światowej służył w armii niemieckiej i jako podporucznik wrócił do Wielkopolski. Podczas powstania wielkopolskiego dowodził batalionem ostrzeszowskim, a w wojnie polsko-bolszewickiej stał na czele 33. Brygady Piechoty. Po wkroczeniu hitlerowców we wrześniu 1939 roku wprawdzie uniknął plutonu egzekucyjnego, ale został wysiedlony do Generalnego Gubernatorstwa, gdzie zaangażował się w działalność ruchu oporu w szeregach Narodowych Sił Zbrojnych. 9 października 1473 roku zmarł Jan Gruszczyński, herbu Poraj. W latach 1454-1469 był kanclerzem koronnym, od 1463 roku zaś arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem Polski. W 1466 roku był świadkiem uroczystości podpisania tzw. II Traktatu Toruńskiego, który kończył 13-letnią wojnę z zakonem krzyżackim. Cechy były jednym z filarów stosunków feudalnych. Prawidłowe, niezakłócone niczym funkcjonowanie rzemiosła i handlu jak najbardziej leżało w interesie właściciela miasta, który miał z tego tytułu konkretne zyski. Zatem warto wspomnieć, że 9 października 1645 roku nowo założony cech rzeźnicki w Rawiczu otrzymał odrębny przywilej od Adama Przyjmy Przyjemskiego, kasztelana gnieźnieńskiego. 9 października 1930 roku prezydent miasta Cyryl Radajski dokonał uroczystego otwarcia biblioteki Jana Kasprowicza i działu pamiątek kasprowiczowskich w Muzeum Miejskim przy ulicy Marszałka Focha, obecnie Głogowskiej. Muzeum znajdowało się w gmachu zwanym Belwederem, mniej więcej naprzeciw wejścia na dworzec zachodni. W latach okupacji hitlerowskiej i muzeum i pamiątki po Janie Kasprowiczu uległy zagładzie. 9 października 1952 roku pracownicy z poznańskich zakładów drzewnych przemysłu terenowego zakończyli wykonanie umeblowania dla gabinetu Bolesława Bieruta w Komitecie Centralnym PZPR w Warszawie. Jak donosiły ówczesne media, praca została wykonana precyzyjnie, czysto oraz artystycznie.